Ta brunatna zaraza się rozlewa i to nie jest tak, że tylko w Polsce mamy do czynienia z manifestacjami parafaszystowskimi czy wręcz faszystowskimi albo ze skrajnym nacjonalizmem, ale Polska jest jednym z nielicznych krajów i bodajże jedynym w Unii, gdzie takie zachowania i tego typu manifestacje spotykają się z pewnego rodzaju cichym poparciem władz. Jaka była Pani reakcja na te doniesienia medialne, obrazy medialne z Marszu Niepodległości, Biała Polska, Biała Europa i te wszystkie okrzyki rasistowskie? Z zagranicy to wyglądało potwornie. To znaczy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pewne stereotypy bardziej lub mniej uzasadnione na temat polskiego antysemityzmu czy na temat właśnie polskiego rasizmu, często uwiarygadniane przez wypowiedzi oficjalnych przedstawicieli naszych władz, są takim negatywnym obrazem Polski i Polaków. Co by było, gdyby nie upadła żelazna kurtyna, o tym będzie Netflixowy serial, a nie ma Pani wrażenia, że polskie społeczeństwo czy polskie władze odgradzają się na ten wzór żelaznej kurtyny troszeczkę na nowo? No dzieje się coś takiego, na pewno izolujemy się od Unii Europejskiej, na pewno cała jakby ideologiczna gadka na temat wstawania z kolan, suwerenności i tak dalej jest de facto osłoną takiej postawy moja chata z kraja i odizolujemy się, żeby nam nikt nie mówił, że łamiemy prawo. Problem polega na tym, że polskie władze łamią nasze własne prawo, to znaczy łamią konstytucję, którą stworzyli Polacy. Jednocześnie wstępując do Unii Europejskiej, nikt nas do tego nie zmuszał, to była wola narodu, zobowiązaliśmy się do przestrzegania zarówno naszych własnych praw, jak i praw unijnych. W momencie, kiedy łamiemy te prawa, stawiamy się na marginesie i jest zrozumiałe, że musi się to spotkać ze sprzeciwem wspólnoty europejskiej.